Edyta Herbuś to znana postać polskiego show biznesu, która od lat zyskuje popularność jako tancerka, aktorka i influencerka. Na swoim profilu na Instagramie, obserwowanym już przez ponad 263 tysiące fanów, chętnie dzieli się odważnymi zdjęciami i relacjami z podróży. Jednak nie zawsze jej zdjęcia wzbudzają takie zainteresowanie, jakby chciała. Niedawno opublikowała zdjęcia z sesji autorstwa Ojo Bakiewicz, które internauci skrytykowali, twierdząc, że zostały zbytnio podrasowane w programie graficznym i celebrytka praktycznie nie przypomina siebie. Mimo to, Herbuś ma również wielu fanów, którzy są zachwyceni jej zdjęciami, w tym najnowszymi, na których pozuje w skopym stroju kąpielowym, eksponując swoje kształtne pośladki. Według hashtagów zamieszczonych przez tancerkę, zdjęcia te zostały wykonane w Wietnamie. Internauci zachwycili się figurą celebrytki, nazywając ją m.in. piękną panią Edytką. Edyta Herbuś zawsze stara się zadbać o swój wizerunek i swoją popularność, jednak nie zawsze jej to wychodzi tak, jakby chciała.